Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasto Twix. Potrzebować będziemy 3 szklanki mąki pszennej, szczyptę soli, szklanka o pojemności 250, 20 deko stopionego masła, 3 łyżki kwaśnej śmietany, 3/4 szklanki cukru, 2 jajka oraz 2 łyżeczki proszku do pieczenia. Ciasto zarabiamy, dzielimy na 3 części i będziemy piekli każdy placek osobno. A później przygotujemy krem. Teraz skupimy się na cieście. Tak, ciasto już mam. Możemy sobie ciasto przygotować wieczorem, a rano po prostu upiec. Tylko żebyśmy podzielili na równe części, aby te nasze placki miały jednakową grubość. Sobie robię taki wałek i dzielę na 3 części, takie kuleczki, żeby mniej więcej one były równe, i ciasto wykładam do formy 17 na 27 cm. Rozprowadzam i będziemy piekli około 15 minut w 170 stopniach. Na złoty kolor pieczemy ciasto. I tak zrobię z pozostałymi dwoma. Tak, już tutaj mam, tak to wygląda. I ciasto wędruje do piekarnika. A później upiekę następne 2 placki. Placki do ciasta Twix mam wypieczone, 3 sztuki, a teraz przygotujemy krem. Mam 400 ml śmietanki 30%, 2 galaretki rozpuściłam w 1,5 szklance wrzącej wody, mieszałam do całkowitego ostudzenia i prawie tężejącą połączę ze śmietaną. Mam tutaj 0,5 szklanki cukru, śmietanę ubiję z cukrem i później połączymy z galaretką. Oprócz tego mam tutaj ulubiony dżem, jaki w domu używamy, taki mam, taki słoiczek dżemu i kilka łyżek masy krówkowej. I teraz śmietanę z cukrem ubijam na sztywno. Śmietanę już mam ubitą, dolewam galaretkę i cały czas ubijam. Mamy przygotowane i teraz jeszcze trochę pomieszam i teraz już będziemy składać ciasto. Pierwsze ciasto smarujemy dżemem, marmoladą, co lubimy, coś kwaskowate, i smarujemy pierwszy placek. Tak, już mamy posmarowane i nakładamy drugi placek. Dociskamy i troszeczkę musimy odczekać, aby nasza masa
stężała, bo ona jest dosyć płynna. Czekamy, aż będzie bardziej stężała. Masa już jest tężejąca, więc wykładamy na ciasto. I przykrywamy następnym plackiem. Może zrobimy to w ten sposób i poleję masą krówkową. Całą powierzchnię. I wierzch posypiemy. Troszeczkę przesunęłam trochę. Posypiemy migdałami. I ciasto mamy gotowe. Wędruje do lodówki na minimum 2 godziny. Tak. Ciasto Twix mamy gotowe. Wędruje do lodówki. I tak oto ciasto Twix mamy gotowe. Ukroimy kawałeczek. I tak wygląda ciasto w przekroju. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Ciasto Twix.